w salonie. To wielkie termoizolacyjne okno! Spieszyłem się, myślałem, że jesteście w niebezpieczeństwie. Aj, cały ty jak zwykle najwygodniejszą drogę. A, to jeszcze nie jest najgorsze. Rozbiłeś zegar w stylu Empire, tak? Nie, w tych ciemnościach natknąłem się na waszego syna. Co? Myślałem, że to jakiś włamywacz i strzeliłem do niego. Mój syn? Leży w salonie. Mój syn! Wasz syn jest pijany, nie martwy. W tych ciemnościach nie trafiłem. Leży na kanapie kompletnie załamany. Dzięki Bogu, to przez niego włączył się Adam. Biedny chłopczyk, dobrał się tutaj, bo nie wie, co ze sobą począć. Zostaniesz tutaj! Nie dotykaj mnie! Ej, co z wami? Wszystko się dobrze skończyło. Nie możecie się z tego po prostu pośmiać? Trudno będzie, Walter i ja. Nie, no ale dlaczego? Rysiek ma rację. Możemy spróbować. No właśnie. Śmiejmy się! Nie, no śmiejmy się, Renata. Ja nawet nie wiedziałem, że macie psa. A tak, tak, mamy psa. Dużego psa z nadwagą. A gdzie on jest? Właśnie, gdzie on jest? To on szczekał. Ty? Uważaj, żeby nie zaczął gryźć. Rysiu, jak ja się cieszę, że ty właśnie teraz przyszedł. O, przecież to oczywiste. Ale dokładnie we właściwy moment. Nie ma sprawy. Prawdziwy przyjaciel z ciebie. Z przyjacielem dzielisz nie tylko szczęście, ale także nieszczęście. A my obaj dzielimy bardzo, bardzo wiele. Idź już, proszę. Ale dlaczego ty chcesz go wyrzucić za drzwi? No przecież ten człowiek nas uratował. Z pierwszej stąd. Jej nerwy bardzo ucierpiały. Ja inaczej nie potrafię sobie wytłumaczyć z takimi uprzejmościami. Nerwy, ja to rozumiem. Ale ty masz ładny rewolwer. Chcesz podtrzymać? Nie, nie rób tego! No przecież nic sobie nie zrobię, no przecież to tylko chwila, tylko potrzymam. Masz. A, ile to oddajesz strzału? Jeszcze trzy. O, świetnie, wystarczy. Nie trzeba odbezpieczyć? Tak, tutaj. A. On wie. Nie wie, nie pytałby przecież, jak się odbezpiecza. I teraz jest gotowy do strzału. Ostrożnie, to niebezpieczne! No, on wie! Tak, teraz wie, bo mu to patrzyłem. O, i wolną cię plecy. Dziękujemy pięknie.